dzisiejszym wydaniu kroniki w świątecznej scenerii o budżecie w Somporkowie. Życzenia świąteczno-noworoczne od włodarzy powiatu i miast. Ostatnia przed świętami sesja Rady Miejskiej w Somporkowie, chociaż zawierała w porządku obrad rozpatrzenie aż 18 projektów uchwał, to przebiegała w uroczystej i już świątecznej atmosferze. Samo ustawienie stołów i żłóbek umiejscowiony w centralnym miejscu sali wskazywały na wyjątkowość obrad tego dnia. Nastrój jeszcze bardziej stał się świąteczny po wręczeniu przez harcerzy tradycyjnego światełka pokoju oraz krótkim występie dzieci ze szkoły podstawowej w Krasnej z programem kolęd i pastorały. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji informacje o pracy między sesjami złożyli przewodniczący Rady Zbigniew Wiśniewski i w imieniu burmistrza jego zastępca Andrzej Głogowski. Następnie radni przystąpili do głosowania nad projektami uchwał. Wszystkie projekty zostały większością głosów przyjęte. Po odczytaniu przez skarbnika Grażynę Niechciał opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2012 rok oraz opinii Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego przekazanej przez jej przewodniczącą Mirosławę Krzystek i prawie bez głosów w dyskusji na temat projektu przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem budżetu opowiedziało się 9 radnych, a przeciwko zagłosowały 4 osoby. W sesji brało udział 13 na 15 radnych. Panie Przewodniczący, to przedostatnia sesja w tym roku 2011 Rady Miejskiej w Somporkowie, bo jeszcze będzie tak zwana sesja czyszcząca, wszystkie rady to organizują, ona będzie przed nowym rokiem na kilka dni. Ale dzisiaj była bardzo ważna sesja, ponieważ ona dotyczyła, mimo że w tak świątecznym nastroju przebiegała, przy pięknych dekoracjach, ona dotyczyła ważnego punktu, bowiem podejmowaliście Państwo radni uchwałę budżetową. Budżet na rok 2012. On przeszedł 9 głosami, 4 głosy, 4 radnych głosowało przeciw. Między innymi pan, panie przewodniczący, głosował przeciwko przyjęciu tej uchwały budżetowej. Proszę to jakoś uzasadnić. Dlaczego to właśnie tak pan postąpił? Tak, oczywiście. Sesja była uroczystą sesją z życzeniami świątecznymi, a niezmiernie ważne, ponieważ było zatwierdzanie budżetu. No, ja uważam, że budżet jeszcze przed komisjami, przed sesją tak ważną powinien być omawiany z radnymi. No, takich omówień nie było. Ja jako przewodniczący nie uczestniczyłem w tworzeniu tego budżetu i uważam, że jest parę pozycji, które można było ograniczyć, a dla mnie zwalnianie pracowników jest to, myślę, że krzywdzące w takim okresie przedświątecznym, natomiast myślę, że można było środki inaczej wypracować, żeby tym ludziom zapewnić zatrudnienie, natomiast poszukać oszczędności w innych dziedzinach. Mam tu na uwadze reklamę gminy, mam tu na uwadze delegacje, wyjazdy służbowe, szkolenia oczywiście, mamy dotacje celowe, które mogliśmy na jeden blok, przynajmniej na jeden rok przyhamować, nie dawać tych dotacji celowych, mamy dotacje podmiotowe. Myślę, że jest dużo, dużo takich możliwości, gdzie można było wprowadzić jakieś większe ograniczenia jednoroczne, a nie kosztem pracowników. Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Miejskiej złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne, a następnie połamano się opłatkiem. Panie starosto, stoimy przed pięknie ubraną choinką w pańskim gabinecie starosty Koneckiego. Dziś nie będziemy rozmawiać o problemach, o kłopotach powiatu. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, rodzinne święta, Nowy Rok, a więc chciałbym pana poprosić i myślę, że pan również zechce złożyć życzenia mieszkańcom naszego powiatu. Życzenia i świąteczne, i noworoczne. Oczywiście, korzystając z okazji, z uprzejmości państwa, takie życzenia dla wszystkich mieszkańców powiatu koneckiego, od samorządu powiatu koneckiego chciałem złożyć dla wszystkich jego mieszkańców. Święta Bożego Narodzenia są to największe święta w naszej tradycji chrześcijańskiej. Są rodzinnymi, w związku z tym z tejże okazji spokojnych, pogodnych, bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia, jak również szczęśliwego Nowego Roku, realizacji wszystkich planów i zamierzeń w nadchodzącym już 2012 roku dla wszystkich mieszkańców od samorządu powiatowego za pośrednictwem telewizji chciałem państwu złożyć. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.
Panie burmistrzu, przed chwilą zakończyła się sesja, bardzo ważna sesja, uroczysta, bo w takim świątecznym nastroju, w świątecznej scenografii, ale również i bardzo korzystna dla pani. Widzę, że pani jest zadowolona, ponieważ budżet na rok 2012, ten najważniejszy punkt dzisiejszych obrad, został większością głosów przyjęty. Tak, to prawda, panie redaktorze. Jak widać po moim uśmiechu, jestem bardzo zadowolona. 9 radnych na 13 zagłosowało za budżetem. A nie ukrywam, że nad wystrojem dzisiejszej sali sama pracowałam, co by sprawić radość zarówno radnym, jak i sołtysom. I tutaj pewnie to dzieciątko Jezus, które leżało przed nami, powodowało ten spokój i życzliwość. I dlatego myślę, że żeby ten nastrój, tę życzliwość podtrzymać, to pani zechce mieszkańcom gminy, miasta i gminy Stąporków, ale nie tylko, pewnie i dla całego powiatu, złożyć życzenia świąteczne i noworoczne. Oczywiście. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę przede wszystkim ciepłych i rodzinnych świąt, zdrowia, łask Bożych na co dzień oraz życzliwości ludzkiej. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ponieważ rozmawiamy w okresie przedświątecznym, więc myślę, że również pan zechce złożyć życzenia naszym widzom, a przede wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Stąporków. Proszę bardzo. Tak, oczywiście. Myślę, że te życzenia nie tylko skieruję do gminy Stąporków, ale do całego powiatu koneckiego, a między innymi do gminy Stąporków, życząc wszystkim państwu w gminie radosnych, spokojnych, wesołych świąt. Mamy to święta rodzinne, więc najważniejsza jest miłość i chcę, żeby ta miłość trwała między wszystkimi. Wszystkiego dobrego przez cały okres świąteczny, a w nowym nadchodzącym 2012 roku spełnienia wszystkich marzeń. Myślę, że każdy z państwa ma takie marzenia ukryte w swoim sercu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, spotykamy się w okresie przedświątecznym, dlatego nie będziemy dziś toczyli jakichś poważnych rozmów na temat przeszłości, przyszłości i teraźniejszości gminy czy urzędu. Po prostu święta. Nowy rok za pasem, a więc myślę, że zechce pan naszym widzom, internautom, mieszkańcom miasta i gminy, ale nie tylko, bo chyba i całego powiatu koneckiego, złożyć życzenia. Bardzo proszę. Dziękuję, panie redaktorze. Drodzy mieszkańcy, w przededniu tych najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia chciałbym państwu życzyć przede wszystkim dostatku. Tego dostatku w miłości, w szczęściu, w najpilniejszych sprawach zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego w waszych domach, aby wszystkie marzenia się spełniały, abyśmy byli dla siebie życzliwi, dobrzy, nie tylko w święta, ale na co dzień, aby nasza gmina rozwijała się ku chwale i dobrobytowi naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, chciałbym z Państwem symbolicznie przełamać się opłatkiem jako najpiękniejszym symbolem dzielenia się tym, co mamy. Panie redaktorze, na pana ręce z najpiękniejszymi życzeniami wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, pomyślności w święta, a także na cały 2012 rok. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Dziękuję w imieniu oglądających nas, internautów, widzów i również życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.